Cześć, witam Was na moim kanale. Mam nadzieję, że weekend mija Wam bardzo fajnie. Mój jest całkiem udany. Zacząłem dzień od kilku przyjęć kont, ale teraz już mogę sobie odpoczywać i nagrać film. No i w związku z tym pomyślałem, że wykorzystam zasoby, które zbierałem od jakiegoś czasu. Kupię Soulstone'y i zrobię film z otwierania. Jeszcze takiego nie było, gdzieś tam raz chyba, czy dwa razy. Kilka, które miałem, otwierałem, ale jeszcze nie było całego filmu dedykowanego otwieraniu Soulstone'ów. Zatem zapraszam Was na pierwszy taki film. To jest moje główne konto. Tutaj uzbierałem 36 Soulstone'ów. Mam nadzieję, że jakieś fajne legendy wpadną. Sprawdzę mój wishlist. Ok, wszystko się zgadza. Mam nadzieję, że będę miał się z czego cieszyć. To jest moje pierwsze konto, potem przejdziemy na drugie i oczywiście na konto Free to Play. Ok, otwieramy pierwszą dziesiątkę. I na razie słabo. O, jest epic. Pięciogwiazdkowy Torture Helm i pięciogwiazdkowy Magma Blood. Oczywiście nie potrzebuję tych czempionów, ale pięciogwiazdkowe dusze oznaczają, że sprzedam je za więcej tutaj tych Eternal Coinów. Więc okej, okay, nie jest źle. Druga dziesiątka. Zaczynamy od Pestulsa. O, jest pierwsza legenda. Trzygwiazdkowy Shamrock. No nie jest to champion, którego używam. Paragon. Paidma. Rockbreaker. O, dostałem Painkeeper z wishlistu. Doomscreech też może się przydać. Jest to dobry epic. Albo go już zrobiłem, albo go robię pod Secret Roomy w Doom Tower. Trzecia dziesiątka. Zaczynamy od Arczak, czterogwiazdkowy, to już ciekawie. I Missionary. O, jest druga legenda. Kto? Maranix. No, jednogwiazdkowa Maranix. Zaraz będę ją miał. Więc na pewno to wykorzystam. O, parę epików tutaj wpadło. Zostało mi tutaj, to sobie już odbiorę. I jeszcze tutaj 6 pojedynczych i potem kupię sobie Immortal Soulstone. O, jest epic. Aeox, trzygwiazdkowy Aeox na pewno mi się przyda. Używam go na Iron Twins. Więc tutaj fajnie. Kolejny epic. Snorting Sack. A ten pójdzie na sprzedaż. Fencer. Trzy gwiazdki, więc więcej z tego wyciągnę. O, i kolejny epic. Relic Keeper trzygwiazdkowy. I, o, całkiem nieźle idzie. Cornelia dwugwiazdkowa. Dużo epików padło. Jeszcze jakaś legenda by na koniec mogła być. KL. Ok. Kogo możemy sprzedać? Tutaj. Widzicie, już czterogwiazdkowy wpadł, więc już tutaj mamy Eternal Soul. Tego nie. Jego sobie zostawię. I tylko spojrzę jeszcze, czy nie sprzedaję kogoś, kogo bym chciał. Ok. Tutaj. O, tu już ile? 100. 100 monet wpada. Fajnie, tych sprzedam. Pestilusa nie potrzebuję, Fodbora też nie. Resztę sobie zostawię. Tutaj mam jedną sześciogwiazdkową duszę. Mimo że to nie jest dobry champion, dotrzymam go, podleweluję i będę mógł przetestować najlepsze te epickie blessingi. I ok, Mystic Market. I jeden tylko możemy kupić. O, tu jeszcze jeden wpadł. Idealnie. I mamy dwa razy Immortal Stone. I zobaczymy, czy tutaj szczęście dopisze. Pierwszy epic. Atur trzygwiazdkowy. I drugi. O, Tiger Soul czterogwiazdkowa. No,
ich nie potrzebuję. Także troszkę zasobów odzyskam. Ok, to było otwieranie na pierwszym koncie, a teraz przeskakuję na drugie. I już jestem na drugim. Tutaj mam 33 Mortal Soul Stone, jeden ten większy. No i mam nadzieję, że jakieś legendy dobre wpadną. Ok, Archmage Helmut. Fane. I na koniec słaby misiek. Pierwsza dziesiątka bez rewelacji. O, jest pierwsza legenda. Kto? Sneak Track. Dobry champion, trzygwiazdkowy. Niestety go nie mam. Ale może na przyszłość, mam nadzieję, że w przyszłości go trafi i wtedy się ta dusza przyda. Seeker. Berdal. Cardinal. Czterogwiazdkowa Salar, to już ciekawie. Ale żadnej legendy. Tutaj jeszcze trzy otworzymy. Jest epik. No ale bazylisk. I na koniec legenda. Kto? Inisuit, czterogwiazdkowy Inisuit. Całkiem nieźle. Mam go zrobionego. Zobaczymy, co z tego da się wyciągnąć. Także to nie jest najgorzej. I na razie z 33 dwie legendarne dusze były. Tutaj sobie... No, za mało tych. Ale posprzedajemy coś. Ją zostawię. Tutaj tych można sprzedać. Galkut out. Dwóch nie potrzebuję. Ale i tak mnie zabraknie. No trudno. Otworzymy tutaj tylko jeden Immortal. Zobaczmy. Oby legenda jakaś. I... Trzygwiazdkowy Chopper. No nie jest to nic ciekawego. Zobaczmy, czy... Wyciągnę z tego no, tylko 12 monet. Jeszcze trochę mi brakuje do zakupu drugiej Immortal Soulstone, ale przeskakujemy na trzecie konto, na moje konto Free to Play i zobaczymy, co tam wpadnie ciekawego. Konto Free to Play, tutaj 24 Mortal Soul, 1 Immortal. No i liczę na szczęście. No, na razie mi nie dopisuje. Wszystko, o jest epic w końcu. Skullcrown, Gorlos, Dur. No z tego mam tylko Dura, którego tylko na Faction Wars używam teraz. Harkin, nic dobrego. O, jest legenda. Vargal, ok. Szkoda, że nie mam. Ale mam pięciogwiazdkowego Mystic Handa. Parę monet za to wpadnie. 4. O, jest epik. Umetogi. Leży w wolcie póki co. O, jest druga legenda. Royal Huntsman. Jednogwiazdkowy, tylko no, nie mam go. Slayer. I na koniec epik. Fane, ok, Fane jak najbardziej się przyda, używam jej na Clan Bossie, więc troszkę obrażeń wyciągnę, pewnie Phantom Touch i dam. Ok, nie ma pieniędzy na następny i ostatni Immortal Stone, zobaczmy co tutaj, no niestety epic, tylko rarka, ale za to pięciogwiazdkowy Templar, Mystic Hand pięciogwiazdkowy, taki, więc można coś z tego na tym zarobić. Kogo tu jeszcze sprzedać? Tych sprzedam.
Dobra, no, tyle z tego wyciągnę. Brakuje do zakupu kolejnych Soulstone'ów, więc to na tyle. Parę legend wpadło, nikt rewelacyjny, kogo mógłbym od razu z miejsca zacząć używać, niestety nie wpadł. O cóż, 2 tygodnie zbierałem, więc pewnie za 2 tygodnie znowu się taki film pojawi. Mam nadzieję, że szczęście będzie mi dopisywać i będzie wpadać dużo, dużo monet w Iron Twins Fortress. A jeżeli otwieracie shardy, jeżeli otwieracie, jakbym się potrafił wysłowić, jeżeli otwieracie Soulstone'y, to życzę Wam szczęścia większego niż ja miałem. A z mojej strony to wszystko. Mówi do Was Samael. Cześć.